Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajduję się w okolicy potężnych ruin, które kiedyś należały do arystokratycznego rodu Szafgocz. Teren pałacu na dzień dzisiejszy, jak już zauważyłam, jest szczelnie ogrodzony, a wokół znajdują się osoby pilnujące porządku. Dlatego też pochodzę trochę po otaczającym pałac ogromnym parku i postaram się znaleźć miejsca umożliwiające pokazanie Wam, jak to wygląda teraz. Niesamowicie ciekawe są również losy tego miejsca, dlatego spacerując po okolicy, trochę Wam nakreślę, jak to wyglądało kiedyś. Otóż na początku lat 60. XIX wieku Szafgoczowie jako ród niesamowicie zamożny postanowili wybudować siedzibę spełniającą ich najwyższe oczekiwania. I tak po jakimś czasie ruszyły prace budowlane zakrojone na szeroką skalę. Z prostokątnego budynku, który stał tutaj wcześniej, stworzono niesamowity pałac pełen przepychu. Dobudowano skrzydła z obu stron, w których urządzono m.in. salę balową, jadalnię czy pomieszczenia mieszkalne. Ale żeby tego było mało, wybudowano reprezentacyjną kaplicę oraz stworzono ogród z palmiarnią, gdzie, uwaga, hodowano ananasy. Z okien pałacu rozciągał się widok na pokaźny park krajobrazowy oraz staw z licznymi kanałami. Mówię oczywiście o parku, w którym właśnie spaceruję. I szczerze mówiąc, teraz robi na mnie duże wrażenie poprzez liczne odgłosy zwierząt oraz co chwilę napotykane ruiny różnych parkowych budowli. Naprawdę niesamowity klimat. I aż ciężko sobie wyobrazić, jak tutaj musiało być pięknie za czasów Szafgoczów, kiedy park zdobiło dziesiątki takich rzeźb i figur. Ale wracając do opowieści o Szafgoczach, po odejściu inicjatora rozbudowy pałacu, czyli Hansa Ulricha Szafgocz, majątek powinien odziedziczyć jego najstarszy syn, Hans Karl Gotthard. Jednak ze względu na fatalną reputację oraz przypisywane mu liczne romanse, długi, całe imperium przejął jego syn, a taka była wola dziadka. I tak nowy spadkobierca, Hans Ulrich Gotthard, otrzymał dobra, którymi przyszło mu zarządzać w najgorszych czasach, jakimi były rządy Adolfa Hitlera. Jednak tak naprawdę to jego żona Sophie Josephine musiała zmierzyć się z największym kryzysem, bowiem niespodziewanie w 1943 roku odszedł jej mąż, pozostawiając kobietę samą z dziećmi w gigantycznym pałacu. Sophie z dnia na dzień musiała zmierzyć się nie tylko z żałobą po ukochanym mężu, ale również musiała sama podołać licznym problemom, które nadciągały. Słysząc wieści o nadchodzącej armii radzieckiej, zabrała najcenniejsze pamiątki, dzieła sztuki, rodzinne klejnoty i wyruszyła wraz z dziećmi w stronę Bawarii. Kobieta po wielu trudach i zawirowaniach na stałe osiadła w Niemczech, jednak nigdy nie powróciła do rodzinnego pałacu. Co ciekawe, przemarsz armii radzieckiej nie przyniósł większych szkód. Ale za to mamy kolejny przykład, kiedy to czasy powojenne doprowadzają do ruiny miejsca, które dzisiaj uchodziłyby za perły architektury.
Po wojnie obiekt wykorzystywany był jako miejsce organizowania imprez okolicznościowych, a lokalni mieszkańcy rozkradali cenne elementy oraz dokonywali licznych dewastacji. W latach 50. pałac należał do PGR-u, które urządziło we wnętrzach magazyn zbóż. Jednak po jakimś czasie zaczęto zauważać powiększające się braki w magazynie. W związku z tym zarządzono inwentaryzację. I to tak naprawdę był moment upadku majestatycznej budowli, ponieważ prawdopodobnie ze strachu przed inwentaryzacją i przed odkryciem braków postanowiono podpalić pałac, który doszczętnie został zniszczony przez pożar. W późniejszych latach działy się tutaj przeróżne dziwne rzeczy. Pałac znajdował nowych właścicieli i po chwili ich tracił. Przechodził różnego rodzaju batalie sądowe, cały czas popadając w coraz to większą ruinę. Na dzień dzisiejszy posiada nowego właściciela. W związku z tym pozostaje nam jedynie wierzyć, że jeszcze uda się uratować ten obiekt. Ja natomiast podczas spaceru spotykam paru mieszkańców, którzy opowiadają mi nieprawdopodobne legendy związane z czasami powojennymi. Aż ciężko uwierzyć, że to miejsce skrywa tyle tajemnic.